Cześć. Cii. Słyszycie to? To plumka sobie wodospad. A w tle jeszcze chodzą dwa brzęczki przy tych małych zbiorniczkach, więc tutaj jest... Nie wiem, czy bym tu usnął. Chyba nie. Na szczęście śpię w innym pokoju. Dobra, siedzimy przed 112-ką z gupikami, z zmienniakami wielobarwnymi, z kiryskami panda i z tęczonkami, wróć, babkami tęczowymi i kurde, drugi raz się tak pomyliłem, wiecie, ostatnio też w zoologicznym pytałem o te babki i zamiast babki tęczowe powiedziałem o tęczankach, nie? Ale się ogarnąłem dość szybko, jakoś tak mi się myli. W sumie podobne klimaty tam gdzieś Azja Południowo-Wschodnia, chociaż tęczanki to bardziej Nowa Gwinea chyba i Australia, nie? A te bardziej Indonezja. No dobra, nie będziemy aż tak wnikać. Dlaczego siedzimy przed 112? No bo takie pewne rzeczy chciałem poruszyć, słuchajcie. Jak widać, filtr dołożyłem, nie? Dołożyłem Iheima. On był kiedyś w 54 i tam sobie świetnie radził sam. A tu był mi potrzebny do dwóch rzeczy. Po pierwsze do wyklarowania wody, bo był z tym problem. Znaczy, kirysy przyszły, zaczęły wszystko podnosić do góry i niestety kaskada sobie nie dawała rady, zaraz powiem dlaczego. Teraz też widzicie, coś tam pływa, ale one są świeżo po pokarmieniu i to są jeszcze kawałki artemii, kawałki oczlika, które one sobie tam skubią. To pływa, tak? To takie duże kawałki to jest jeszcze żarcie z tych mrożonek. A tak generalnie woda jest dość ładna i klarowna w tej chwili. Natomiast ten filtr do wyklarowania wody, ale jeszcze z drugiego powodu, żeby mi ruch wody zrobił. Dlaczego? Bo mi, słuchajcie, zaczęła, no nie wyrabia kaskada. Znaczy, sama kaskada wyrabia, ale ze względu na zbiornik nie wyrabia. O tak. No generalnie nie wyrabia. A dlaczego nie wyrabia? Słuchajcie, ja co dwa dni muszę czyścić tą rurę wlotową. Bo się zapycha. Bo się zapycha, normalnie się zapycha. Ostatnio nawet tak po trzech dniach już spojrzałem, a tam praktycznie sucho u góry, woda nie leci. Nic się nie dzieje, nie? Jakiś tam przepływ niewielki był, ale no to wiecie, to słabo, tam powinno płynąć. Tę samą kaskadę mam w 84 i ona śmiga, nie? I teraz dlaczego? Dlaczego? Z powodu całe zło. Całym głównym winowajcą, moi drodzy, jest mech. Mech, popatrzcie tu na te kawały, frędzle pływające, tak. Nie, źle przycinany przeze mnie mech. Zaczyna się odrywać, zaczyna fruwać sobie po akwarium, zapycha mi rurę wlotową. Spójrzcie teraz to, na wlot rury. Jaka zaćpana, nie? Mchem. Już się zacząłem zastanawiać, czy nie założyć na przykład gąbkowego prefiltru w tym momencie, na tą rurę. No, tak? Bo to wtedy na gąbce on tak bardzo rury nie zapcha, ta gąbka z drugiej strony, jeśli z jednej strony przytka mech, to z drugiej strony weźmie, więc to jest jakieś wyjście i nad nim będę musiał pomyśleć. Na razie od półtora tygodnia jest ten Iheim. Półtora? No może nie. Kurczę, nie pamiętam. No dobra, ale jest. Jest ten Iheim i on sobie tutaj z tym radzi. Raz, że rusza wodę, tak, miesza tym wszystkim. Dwa, też, no, ta gąbeczka, która tam jest, ona jest niewielka, ale jakąś tam biologię robi, ale on jest przede wszystkim tutaj mechanicznie włożony. No nie wygląda niestety, nie? To jest ten minus, że nie wygląda. No ale cóż, dopóki nie zrobię tu restartu i nie przestawię aranżacji w drugą stronę, tak żeby wolna przestrzeń była z prawej, a zarośnięte z lewej, to ten filtr będzie musiał być. No dlaczego to? Bo słuchajcie, mam pokrywę po prostu przyciętą pod kaskadę, nie? Pod tego FZN-a trójkę. Jest wycięta pokrywa, tak żeby ta kaskada pasowała. Więc no, co, nie wytnę z drugiej strony i nie założę jej teraz z drugiej strony, bo tam w ogóle będzie katastrofa, jak to będzie wyglądało, nie?
No, kup nową pokrywę, zrób nową pokrywę. To też jest jakiś pomysł, no ale na razie pomysł na przyszłość. Na razie ratuję się tym, co mam. No i druga sprawa, no moje zaniedbanie z mchem, nie? Ja już to, słuchajcie, przerabiałem w 25, jak tam były krewetki. Nie wiem, czy pamiętacie. Ten mech po prostu, jak za duży narośnie, to pod spodem nie ma światła już i on zaczyna gnić. Jak zaczyna gnić, to się zaczyna odrywać od tego miejsca, gdzie był przyczepiony, czy tam, gdzie sobie wrósł, nie? Więc całe takie plechy wielkie odchodzą. No i to przestaje fajnie wyglądać. Także moja rada na przyszłość, i sam ją muszę sobie zacząć stosować, ciąć mech ostro, ciąć. On się wtedy jeszcze zagęścić powinien, jak go przytniemy, i lepiej wyglądać. Zastanawiam się, słuchajcie, nad tym mchem tam z tyłu, który mi kamienie porósł, nie? On się fajnie położy. Trochę mi zarósł tego anobiesika Lancelotti z tyłu. No i nie bardzo jest tam nawet co ciąć, tak? Bo on fajnie leży generalnie. Leży, nie rusza się. Tak samo ten u góry, na końcu korzenia. Pamiętacie ten korzeń? On tak tutaj też tak wyglądał, nie? On też tak był tak porośnięty, tylko to w pewnym momencie zaczęło mu się odrywać. No kurde, jak to ciąć, jak to leży i opada w dół? Nie bardzo wiem. No muszę to przemyśleć do końca. Jak to przyciąć? I co tam zrobić? No bo takie kawałki mchu jak tu, to mi się totalnie nie podobają, nie? To jest brzydko. Także dzisiaj temat mech i zapychające się filtry. O samym baniaczku? No dalej jest, słuchajcie, tak jak było, tak? No teraz dwa filtry były, jeden jest ten Iheim, to jest 60 chyba, plus FZN 3. Akwarium na ziemi ogrodowej, piaseczek widzicie, oświetlenie tam jest, retrofit Aquaela 18-watowy, plus zwykła 9-watowa świetlówka LED, 6500 kelwinów oba. Świetlówka zwykła, LEDowa z hurtowni elektrycznej, bez żadnego kombinowania, nie? Żadna tam akwarystyczna. I też ją czasem wyłączam, nie? Jak mi za bardzo gląd pójdzie, bo tak już było, to ją wyłączam. Ona jest z przodu, żeby przyciemniło. Cała tak to funkcjonuje. Obsadę widzicie, głównie głupole i zmienniaki. Jak mówię, to jest taki moje akwarium głupikowe. Te głupiki, jak to może ktoś chce kupić, jest w z okolicy Elbląga, to zapraszam do siebie. Dużo nie biorę. No. Także słuchajcie, dzisiaj tyle. Uważajcie na mech. Do zobaczenia, hej.